mówił Pan do Mojżesza tymi słowy: rozkaż synom izraelskim, chleba mojego, ofiar moich, ogniowych ku wdzięcznej wonności, tak abyście mi je ofiarowali, jednego barana rano, a drugiego wieczór. Ofiarować będziesz 10. część efy mąki czystej, nagniatanej z 4. częścią chinu, oliwy czystej. Ofiara też jej mokra będzie z 4. części chinu ku każdemu baranowi. Czwarta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, od 1 do 7 wersetu. Tak, Boży pokarm jest tu opisany, ofiary o wdzięcznej wonności. Zazwyczaj spożywamy nasze posiłki o określonych porach dnia. Jakże smakowity zapach często wita nasze nozdrza, gdy zbliżamy się do stołu. Bóg mówi tutaj o ofiarach przynoszonych do Niego w wyznaczonym czasie, jako Jego pokarm i jako wdzięczna wonność dla Niego. Dlaczego? Przedstawiają Mu one piękno życia Chrystusa. Tak jak my lubimy jeść smaczne posiłki regularnie przez całe życie, tak Bóg się nigdy nie męczy, słysząc Jego odkupionych ludzi mówiących i śpiewających w uwielbieniu dla Niego, doceniających dzieło Jego umiłowanego Syna. Ofiarą całopalną było zwierzę bez skazy, które ofiarujący, kładąc rękę na głowie, ofiarował. Ta wdzięczna wonność ofiary przedstawia oddanie Chrystusa ofiarującego się bez skazy Bogu. Chrystus z pełnym zadowoleniem i rozkoszą wykonywał wolę Ojca aż do śmierci, nawet do śmierci. Ptaki mogły być również ofiarami całopalnymi. Ofiara z ziarna, czasami tłumaczona jako mączka lub ofiara mięsna, zawsze towarzyszyła ofierze całopalnej. Drobna mąka oznacza doskonałą równomierność i równowagę życia Chrystusa. Zmieszana z olejem lub namaszczona olejem mówi o Nim jako narodzonym z ducha lub namaszczonym duchem. Kadzidło reprezentuje wonność Jego życia dla Boga, podczas gdy brak zakwasu i miodu oznaczają brak grzechu i zwykłej naturalnej słodyczy. Ogień pokazuje intensywność cierpienia Pana Jezusa dla sprawiedliwości podczas Jego życia. Ofiara z napoju pokazuje radość Chrystusa w Jego cierpieniach. Tyle obrazów w tym jednym fragmencie z 4 Mojżeszowej.